Siemanko, dzisiaj przygotujemy omleta. Do przygotowania będzie nam potrzebne 3 jajka, czerwona cebula, cukinia, papryka i pomidorki. Do jajek dorzucamy czerwonej papryki, żeby nadać kolor. Ciutkę soli, nie za dużo. Jedną małą szczypkę. Wymieszamy to wszystko ładnie. Do uzyskania jednolitej konsystencji. Papryka też nadaje smaku naszemu omletowi. To jest szybkie danie w przygotowaniu, najlepsze na śniadanie. Tutaj mamy podgrzaną patelnię. Nie potrzebujemy dużo oleju, ciutkę oleju na patelnię. Rozprowadzamy i dodajemy naszą cukinię na początku. Podsmażamy ładnie. Cebulką. Do uzyskania świetnego koloru. Mięso to podsmażamy. W tym czasie jeszcze będę mieszał moje jajka. Jak mówiłem, można, ja tu przygotowuję z cukinii i z czerwonej cebuli, papryki, ale może każdy dodać czego chce. Także tutaj macie tą dowolność, że warzywka świeże i zdrowe. Są dla każdego. Mieszamy ładnie. Podsmażamy. 2 minutki podsmażamy. Kiedy warzywa zaczną być lekko miękkie, wtedy dodajemy naszą masę jajeczną. Zalewamy, obracamy, omlet gotowy. Łatwe, szybko przygotowanie. Idealne na śniadania. Dodamy lekko oliwy z oliwek. Nie podsmażamy tego zbyt długo. Chodzi o to, żeby cała konsystencja była jednolita. Rozprowadzamy masę jajeczną i czekamy. Zajmie nam to około 1 minuty. Na mocnym ogniu. Tak, żeby jajka się ścięły. Proszę pokazać tutaj. Tak. Jajka się zetną, obrócimy go, omlet gotowy. Tutaj patrzcie na te rogi. Jak one się zaczynają ścinać i widać, że masa jajeczna tutaj też się zaczyna ścinać. Wtedy jest idealny moment do obrócenia omleta, ok? Ważne jest to, o, widzicie? Nie przybiera się. Będzie może go łatwo obrócić. Jeszcze 1 minutka dosłownie. Jak widać tutaj tylko pozostałości takie malutkie. I one. Będzie gotowy do obrócenia. Okay? Tutaj proszę. Jeszcze patelnię, ja ściągam lekko patelnię w ten sposób, żeby cały płomień nagrzewał tutaj mi ten koniec. Wtedy będzie łatwo, można będzie go obrócić. Ok? Także jak jest tak nagrzany. O! 20 sekund, wrzucamy go na talerz i jest omlet gotowy do spożycia. Mieszamy. Na patelnię, na talerz, patelni na talerz. Ściągamy ładnie omleta. Efekt końcowy. No nie jest idealny, ale smacznie wygląda. Smacznego.